To była sekta. Sekty niekoniecznie muszą się wiązać z religią i często nie robią nic nielegalnego. Sekcie potrzebni są tylko gorliwi wyznawcy skupieni na jednej sprawie. Czasami chodzi o przekonania religijne, czasami o jakąś osobę, a czasami, owszem, może chodzić o dietę. Niektóre sekty nie są szkodliwe, najczęściej jednak mają destrukcyjny wpływ na swoich członków. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, wiosenny, kwietniowy jeszcze dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Ogromnie lubię pierwsze tomy nowych serii. To jest, słuchajcie, dla mnie jak portal do zupełnie nowego świata. Do świata, który dopiero dla mnie zaczyna swoje istnienie. Do świata, który dopiero otwiera swoje wrota. Do świata, którego bohaterowie dopiero rozpoczynają swoją opowieść. W tym akurat wypadku będzie to opowieść mocno niepokojąca i dość mroczna. Początek nowego cyklu thrillerów od autora, który już nie raz i nie dwa udowodnił nam, że naprawdę potrafi wywołać ciary. Takie klasyczne ciary. Przed Wami Zgubny wpływ pióra Mike'a Omera, pierwszy tom cyklu thrillerów kryminalnych z Abby Mullen w roli głównej, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki. Omer, słuchajcie, po raz kolejny osacza czytelnika. On nas wciąga w swoją opowieść i sprawia, że siedzimy na wdechu do samego końca. No a ta pierwsza sprawa Abby Mullen potrafi zaangażować czytelnika i nie ma co tego ukryć. Jako negocjatorka stawała twarzą w twarz z obłąkanymi, uzbrojonymi po zęby bandytami, przetrzymującymi licznych zakładników, a wtedy jej słowa zawsze były przemyślane, obliczone na rozbrojenie sytuacji. A jednak gdy rozmawiała z facetem, który przez 12 lat był jej mężem, jej głos odruchowo wpadał w ton przypominający drapanie paznokciami po tablicy, a jedyne słowa, jakie jej przychodziły do głowy, to przekleństwa. Abby Mullen jest negocjatorką nowojorskiej policji. Jest jedną z najlepszych w swoim fachu, z bogatym doświadczeniem i z bogatą listą sukcesów. Wie, jak radzić sobie w sytuacjach podbramkowych. Tego nauczyła ją nie tylko praca, ale także życie. Taką lekcję też wyniosła z dzieciństwa. Kiedy dzwoni do niej dawna znajoma, Abby na miejscu zdaje sobie sprawę, że przed nią prawdziwe wyzwanie. Po pierwsze Eden, bo tak ma na imię ta kobieta, to kobieta, z którą Abby spędziła pierwsze lata dzieciństwa w niebezpiecznej sekcie. Po drugie, ktoś właśnie porwał Eden synka i wychodzi na to, że zarówno przeszłość, jak i doświadczenia obu kobiet mają z tym coś wspólnego. Zaczyna się walka z czasem. Jak wielu rodziców, Abby zrobiła pobieżne badania, kiedy jej córka zaczęła korzystać z mediów społecznościowych. Przekonała się, że Instagram i Facebook dosłownie robią sieczkę z mózgu. Lajki i komentarze pod postem użytkownika miały powodować zastrzyk dopaminy i uszczęśliwić autora. Abby wydawała, do jak koszmarnych rzeczy posuwają się narkomani, byleby zdobyć kolejną działkę. Prostytuujące się młode dziewczęta, dzieciaki podbierające pieniądze rodzicom, mężczyźni kradnący w pracy. Rodzice uzależnieni od kraku głodzili dzieci, bo mieli do wyboru kupić albo działkę koki, albo coś na kolację. Ale im chodziło o krak albo heroinę, a nie o emotkę z serduszkiem. Jeśli to jest pierwszy tom nowej serii, to ja już naprawdę się boję, co też Mike Omer wymyślił w tomach kolejnych. A dwa kolejne tomy tej trylogii już są wydane. Do polskich czytelników z pewnością również niebawem trafią. Po pierwsze, Abby Mullen to jest postać nietuzinkowa nawet jak na śledczą. Wszyscy miłośnicy literatury gatunkowej wiedzą, że i kryminał, i thriller lubi postacie detektywów, śledczych, policjantów, którzy są poharatani, którzy są naznaczeni, którzy wciąż walczą z jakimś wewnętrznym bólem, z traumą, z uzależnieniem. Abby ma to wszystko, ale jednocześnie ma coś więcej. Abby ma to dzieciństwo spędzone pośród ludzi z bardzo niebezpiecznej sekty. Dzieciństwa, które urwało się nagle, zresztą szczegóły właśnie owego urwania poznacie czytając książkę, ale to dzieciństwo naznaczyło ją taką niezmywalną skazą. Omer wypełnił jej przeszłość koszmarem, którego odbicia i refleksy powracają cały czas w dorosłym życiu. To jest taki koszmar, z którego ona nigdy do końca nie może się wybudzić. Po drugie, Abby jest negocjatorką. To jest bardzo trudna fucha, że się tak wyrażę. Wymaga nie tylko zaangażowania się w poszukiwanie ofiar, ale także w zaangażowanie w niejako związek ze sprawcą, kiedy to negocjator bądź negocjatorka muszą wejść w jego umysł, postawić się na jego miejscu. Muszą zrozumieć motywację, jaka nim kieruje, by móc znaleźć wyjście z często kompleksowej i rozpaczliwej sytuacji. Zgubny wpływ, tak jak powiedziałam, to jest dopiero początek tej historii, to jest dopiero początek tego, z czym mierzy się nasza bohaterka. Ale jest to początek na tyle niepokojący, że naprawdę ciarki przychodzą po plecach na myśl o tym, co też przyniosą jej kolejne tomy. Co jak co, ale pomysłowości Omerowi akurat nie można odmówić. Co jeszcze ważne, to w powieści, słuchajcie, powraca taki nawracający w ogóle w całej twórczości Omera motyw tego tytułowego tak naprawdę, zgubnego wpływu zarówno mediów społecznościowych, jak i szeroko pojętej sieci i technologii na społeczeństwo i także na młodych użytkowników. Co więcej, autor pokazuje oczywiście jednostki zdegenerowane, jednostki patologiczne. Takie jednostki, które korzystają w bardzo okrutny sposób, zarówno z wiedzy, jak i z informacji. To są ludzie, którzy potrafią je wykorzystywać do zaspokajania swoich perwersyjnych pragnień. Ludzie, którzy patrząc, podglądając niejako, spełniają swoją jakąś taką chorą wewnętrzną potrzebę. Ludzi, którzy są drapieżnikami, a media społecznościowe, internet w ogóle są ich takim polem, terytorium polowania. Trudno tutaj w ogóle nie poczuć tej nutki niepokoju, odkrywając właśnie kolejne karty sprawy. Autentyczny brrr. Mike Omer, słuchajcie, w ogóle ma umiejętność do zbijania czytelnika z tropu. Ja pamiętam moje pierwsze wrażenia z lektury Pajęczej Sieci, pierwszego tomu Tajemnic Glenmore Park, i tam jest seryjny morderca, który wysyła zdjęcia swoim ofiarom. I ja wam powiem, że autentycznie to dzisiaj wspominam tę fabułę, dlatego że no, ona po prostu potrafi śnić się po nocach. Cykl o Abby Mullen i otwierający go tom znów pokazuje, na co Omera stać. To jest kolejny thriller kryminalny, który wywołuje w czytelniku podczas lektury prawdziwe dreszcze. To się nie zdarza często. Sama sprawa zgubnego wpływu jest intrygująca, przyciąga naszą uwagę, no a bohaterka należy do tych, którym po prostu chcemy kibicować. No i jesteśmy oczywiście ciekawi, co też wydarzy się dalej. Ja już mam przeczucie, że kolejne tomy serii o Abby Mullen tylko podniosą poprzeczkę i podbiją czytelnikom ciśnienie, a o to przecież właśnie chodzi. Pierwszy tom serii z Abby Mullen, czyli Zgubny wpływ Mike'a Omera, do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem Świat Książki, natomiast pytanie konkursowe brzmi: nadchodzi majówka, nadchodzą wolne dni, więc polećcie mi, moi drodzy, albo książkę, albo film, albo serial, albo grę, którą warto nadrobić właśnie w wolnym czasie. Co dobrego polecacie właśnie? Swoje odpowiedzi wyrzucajcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, i pamiętajcie, że możecie również odpowiadać pod postem na blogu. Mike Omer, słuchajcie, potrafi zestresować czytelnika. Nie wiem, jak on to robi, ale bo nie każdy twórca thrillerów czy kryminałów ma właśnie taki talent do prawdziwego stresowania. Tak naprawdę niewielu twórców do tej pory potrafiło mnie naprawdę zestresować. Jedną z takich twórczyń jest Tess Gerritsen i Chirurg. Nie mogę sięgnąć po kontynuację Chirurga. Przeskoczyłam kilka tomów, słuchajcie, bo po prostu Chirurg całkowicie wyprowadził mnie z równowagi. I tak też miałam z Pajęczą Siecią Mike'a Omera właśnie. Zgubny wpływ również ma takie motywy, które od razu wywołują szybsze bicie serca. I robi się nam tak nieswojo, wiecie, o co chodzi. Czujemy takie poczucie niepokoju, zagrożenia, które wynika z sytuacji przedstawionych w książce. I to jest ogromnie ciekawe. Mike Omer naprawdę potrafi to zrobić. Słuchajcie, możecie o Zgubnym wpływie sobie poczytać na blogu Wielkiego Buka, zachęcam Was serdecznie. O innych książkach Mike'a Omera możecie również poczytać i obejrzeć tutaj filmy, m.in. o Pajęczej Sieci, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!